Dzień dobry, mili. Wczoraj była Wigilia, a dzisiaj już nie ma Wigilii. Podobno jaka Wigilia, taki i podobno cały rok. Pies znowu nie przemówił. Może za rok, za dwa, za dziesięć. Tak jak gadam z kimś. Mieli zrobić to, faryzeusze, to. A zrobią tak teraz. Tak jak pies przemówi, dobrze. Ale wiecie co wymyśliłem? Będę produkował odcinki typowo rybackie, znaczy wędkarskie, a powiedzmy ten odcinek będzie typowo wędkarski, a następny będzie niewędkarski. Czyli cały rok będę walczył ze złem, całe życie. Fajnie, bo jakiś jakiś śmieć. Pamiętam pod filmem, gdzie na filmie byli mistrzowie świata pokazani i jeden Cfel napisał, ja nie pamiętam gdzie, ale napisał, że to jest zwykłe konfidenctwo, coś takiego. Czyli jeżeli ktoś upublicznia i pokazuje kusownictwo, to znaczy, że jest konfidentem. Życzę mu, żeby we wszystkie otwory wyjebali jego żonę czy dziewczynę i wtedy ciekawe, co on zrobi. Czy jak pójdzie na milicję, na policję, to znaczy, że jest konfidentem. Tak samo jak ta dziewczyna pójdzie i się poskarży na policję, że została zgwałcona na przykład przez 60, bo tak gwałcili, 60 naraz. No dobra, trochę polityki musi być. Jak wyzwalali, według pana Czarzastego, Włodzimierza, jak wyzwalali Polskę, to 60 potrafiło zgwałcić jedną kobietę. Ta kobieta zazwyczaj umierała. To właśnie było wyzwolenie. Muszę wam jeszcze powiedzieć, że na północy kilka miast zostało w ogóle spalonych. Tak. Spalonych po wkroczeniu armii wyzwoleńczej według pana Włodzimierza Czarzastego. Te miasta, był Gdańsk, Ełk i jeszcze kilka miast. Zostało spalonych. I to jest wyzwolenie. I ten pan jest dzisiaj marszałkiem. Znaczy nie wiem, czy jest marszałkiem, ale zasiadał. Widziałem, jak Braun przemawiał w Sejmie, to on siedział jako marszałek Sejmu. Ja nie wiem, czy on jest marszałkiem, ale Jezu, gdzie my żyjemy? 80 lat. Kurwa. Dobra. Mili, krótki odcinek. To, co stworzyłem w Wigilię, przeczytam, żeby nie bełkotać. Tego, tamtego. Warszawa, 24.12.2019. Powinienem dopisać naszej ery, bo przecież wiecie, jacy są urzędnicy. Powiedzą, o, ale to może było przed naszą erą pisane i tak dalej. No, nie dopisałem naszej ery. Z lewej strony, tak jak Piotr Kozłowski, uczestnik PZW koła numer 39. Żaden kurwa członek, tylko po prostu uczestnik PZW. Ale jak ktoś chce być członkiem, to niech będzie. Dla mnie to może być nawet falusem. Może być kolbą nawet. Tak. PZW koło numer 39. Szanowny prezesie i zarządzie koła numer 39. Wnoszę o jak najszybsze zamknięcie dla wędkujących od 1 stycznia 2020, to już za 6 dni, no tam nieważne, 7, do 1 czerwca 2020 trzech basenów i odcinka rzeki Wisły. Punkt 1. Basen łączący Wisłę z wypływem śluzy Żerań. 2. Basen łączący Wisłę ze śluzą Żerań. 3. Basen odchodzący od basenu numer 2. 4. Odcinka rzeki Wisły od wylotu kanału żerańskiego, w nawiasie pierwszy basen, aż do mostu północnego. Wniosek motywuję tym, że wyżej wymienione akweny i wyżej wymieniony odcinek rzeki Wisły są praktycznie jedynymi zbiornikami, gdzie pozostały zubożałe tarliska ryb, głównie sandacza, leszcza, krąpia i innych. Podstawą do zwiększenia populacji ryb jest ich ochrona na tarliskach i zimowiskach. Na tarliskach corocznie, codziennie w czasie tarła odbywają się rzezie kusownicze, a PSR i policja bywa tam zbyt... Jest napisane bardzo rzadko, tu jest błąd, powinno być zbyt rzadko, ale już nie zmieniam pisma. Wybacz mi Tomasz, panie Tomaszu, panie prezesie, tak zostaje pismo. Na Wiśle na wysokości piaskarni jest rozległe zimowisko, w którym zimują sumy, sandacze, leszcze, karpie i inne ryby. Codziennie, a w szczególności w okresie jesienno-zimowym, odbywa się tam kłusownictwo z kilkunastu łodzi, jak i z brzegu,
Znaczy kilkanaście łodzi nie bywa tam kilkanaście łodzi codziennie, ale bywa tam kilkanaście łodzi. Informowałem o tych codziennych przestępstwach PSR, ale nie widzę żadnych zmian. Z tego co wiem, PSR było tam, ale nawet od wiewiórek dowiedziałem się. Ukarali, ale po stówie chyba dali. Jakichś Ukraińców pogonili. A, co do Ukraińców, wnyki. Wnyki zaczynają. Wnyków nie widziałem już 20 kilka lat. Z powrotem są wnyki. No. A to już nie ta młodzież. To Ukraińcy stawiają wnyki. Jedziemy dalej. Ale nie widzę żadnych zmian. Szarpanie na szarpaka i zabieranie niewymiarowych ryb to codzienność na tym odcinku. Być może bywają na tym odcinku normalni wędkarze, ale skoro nie informują służb, to znaczy, że boją się band kłusowniczych lub nie chcą zostać pozwani, tak jak ja, kiedy to przedstawiłem na filmie połów metodą niedozwoloną. Poniżej piaskarni rozciąga się stara naturalna kamienna rafa, która jest kryjówką, zimowiskiem i tarliskiem dla ostatnich niedobitych ryb. Sandaczyk, lenibrzan i innych. I na niej również odbywają się cykliczne, kłusownicze scenerie. Chrońmy ostatnie nasze dobra. W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie. Tak, tu nie ma mojego podpisu, bo to jest po prostu nie oryginał. I teraz dam to panu prezesowi. Umówiłem się już z panem prezesem na piątek. Pan prezes osobiście mi to pokwituje. I będę informował, co dzieje się dalej. Oczywiście, żeby nie było. Mówiłem nie mówiłem w aspekcie całości, ale mówiłem panu prezesowi o basenach. 2 lata temu. No, postawili tabliczki w czasie tarła, żeby nie mówić, te tabliczki następnego dnia zniknęły. Czyli ktoś, kłusownicy powyrywali. Mówiłem mężczyznom z SSR-u, żeby zrobili porządek. No niby tam chodzili tego, ale nikogo nie złapali. Bo widzicie, nie sztuką jest zakazywać. Bo zakazujemy i koniec. Ale to nie sztuka. Nie na tym to polega. Ja jestem całkowicie przeciwko zakazom. Róbmy coś zgodnie z prawem i nie będzie dodatkowych zakazów. Zakaz między mostami zabierania ryb w Warszawie służy tylko po to, żeby robić fotki tym rybom wielokrotnie, żeby po prostu mieć klientów i niczym więcej. Dlaczego taki człowiek nie ma prawa, który przyjdzie sobie raz w miesiącu, żeby rybkę sobie wziąć? No oczywiście jestem przeciwko zabijaniu, ale jestem obiektywny, tak? Dlaczego on nie ma prawa? Musi jechać poza Warszawę, a ma akurat ten, nie ma samochodu, dziadek sobie... Jezu, no ludzie. Poza tym raz w miesiącu przychodzi i płaci kartę na przykład 250 zł. A taki, który jest 300 razy w roku na rybach, też kartę płaci 250 zł. No zaraz! Jak to jest? To kurwa. A w ogóle czy nie powinno być tak? Weźmy przykład. 50 jedziesz, tam jest 50, a ty 90 zabierą ci prawo jazdy na 3 miesiące. Czy jeżeli nie złapią cię jak złowisz rybkę niewymiarową, to na 3 miesiące nie zabierają ci karty wędkarskiej? A za drugim razem na rok, a za trzecim razem na zawsze. Dlaczego nie można wprowadzić takich przepisów? Bo co? Bo nie zapłaci? I te 250 nie wpłynie, bo tylu jest meneli? No to właśnie dlatego chyba, co? A może spójrzmy na przyrodę, a nie tylko na pieniądze? Panowie! Kurwa masz, no Roman na Wigilii mówi do mnie, no tak nie możesz inaczej, no mogę inaczej, no mogę pisać. No mogę pisać. Mogę pisać co drugi dzień pismo do koła, do Mazowieckiego, mogę do pana Teodora pisać co drugi dzień pismo. Tylko papier przyjmie wszystko i co, i będę się wkurwiał. Ale będę pisał właśnie teraz. Dobrze, spokojnie, zobaczymy, jaki będzie wynik mojej petycji.
mojego wniosku. Dookoła 39 oczywiście herr Tomasz powie, ja to przedstawię na zebraniu. Będzie, zaproście mnie na to zebranie, na zarząd koła mazowieckiego, znaczy okręgu mazowieckiego. Zaproście mnie. Sami będziecie, bo się znacie. Ja zobaczę, czy wy się znacie. Okej? Ja wtedy mogę podyskutować, porozmawiać. Tylko błagam, nie mówcie głupot, jak pani minister Bóg, pani Wanda Bóg. Bo pani Wanda Bóg zna się na wszystkim. Profesor Marek Zmyślony, profesor Alina Bortkiewicz życie zjedli na badaniu wpływu PEM na organizm ludzki, a pani Wanda Bóg nigdy, bo jest adwokatem, nigdy nie miała z tym do czynienia i ona mówi Nisztorowi, panu Nisztorowi, a pan Nisztor się wyśmiewa i ona się wyśmiewa z ludzi, którzy po... Jezus, gdzie ja żyję? Kto nami kieruje? No właśnie, kto nami kieruje?